Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla na naszym kanale. Ogólnie mamy wejście, w którym się dostaniemy, zlokalizowałem troszkę od Fefsona. Dobra, w sumie na razie zostawmy sobie tak, tutaj będą skarby. Dobra, może oznaczmy skarby, boże, jeszcze nie potrafię zdecydować. O! I dobra, tak, ja puszczam timer. Pół godziny, patrzcie, jak się tak tutaj obrócę, tutaj przed tym obudyneczkiem podlecimy se na turbie. Jeszcze tutaj biegłem i postanowiłem sprawdzić. Stoi Kjotfesson. Tu. Teraz go akurat nie zauważyłem. To jest ta kłótwa, którą będzie trzeba zabić, a tu mamy wejście do jego bazy, które wykorzystamy, więc... Co? W praktyce biegniemy do tego wejścia. Za chwilę tam się wpierdzielimy mu na kozaka. Tyle będzie po nim. Indoor kolejny. Nie trafiłem. Myślę, że to będzie najlepszy sposób na to, żeby tam do niego wbić, do jego bazy. Best not to draw attention here. Tam gdzie jest Gorm. Już go zlokalizowaliśmy. Tam u góry jest Kjotfesson. Dobra, wbijamy się tutaj na maksy. Time. What once was shall be again. Oh, się pierdoliłem. Dobra, idziemy atakować Gorma. Gorm Kjotfesson. Did we pass any hide spots? Let's keep our eyes open. Dobra, wybijmy tutaj po kolei. Ugh!
Have a look, Sunan. Tu jest skarb, który się na początku dał, to są dwa klucze, tu jest Kiotwesson. No, zamaszerował daleko, widzę, że biegną do mnie. Wbijamy się tu na pełnej? Dobra, wybijmy tych dwóch, jeszcze spróbujmy bawić się trochę w tajniaka. Za chwilę się tu wpierdzielę. My może sobie oznaczmy kłótwę. Tu mamy jeszcze skarb. Dobra, mnie tu nie było. Dookoła na tych trzech. No bo wiecie, ja nie jestem ten, nie mam swoich broni, nie mam takiej siły. Siły mam cały czas tym samym, ale no, nie do końca, bo broni swoich nie mam. I jestem tak jakby na takiej kropce, więc póki tutaj broni nie mam, nie zamierzam aż tak ryzykować. Thank you.
poszło mu tam przy nim typa zabić, żeby ruszyć go. Ruszyć go leniwy zad, bądź co bądź. Gorm. Witaj, księciuniu. Ja ci najpierw wybiję wszystkich przyjaciół, potem ciebie. Wystarczy strzelania z jednej pozycji. Tu jest typek do zabicia, potem reszta. Sprawdza strzelanie dalej z podobnej pozycji, ale nie do końca. Dobra, wiem, że tam jest Gorm, tylko że Gorm jest mi lekko nie na rękę, bo ja nie chcę go atakować, bo zaatakuję to pewnie. Rozpocznie się rzeź. Póki tego nie zrobię, to mam względny spokój. Patrzcie, nawet tak celuję. To ja wiem, że to jest Gorm, więc go na razie umijam szerokim łukiem. Kapnie się. Chyba muszę się pisać. Gorm jest tu. Szybi się, wow! Powinni im dać za to, że ruszyli dupę medal. Ten pies go nie zabije. Czego masz ten pies nasz... Oj, git, nasz dog ucieka. Razem z nim. Przecież liczyłem, że do mnie podejdzie, wtedy po prostu bym... Po prostu jak człowiek zacząłbym do niego napierdzielać. Bo chciałem go przyciągnąć gwizd zdjęciem, a potem dobić. Ale gówno widzę, stąd nie trafię. W sensie trafić trafię, ale... Gorzej z celnością. Czy to w ogóle jest człowiek? Jest. Chowa się. Nie, to jakiś wilk jednego z typów. Albo już świnia zwykła. I tak to ubiję. I ubiłem. Czy
Czekać, jak go tutaj trafię stąd. Że za daleko jestem. This place is heavily guarded. No, mogę wracać do mojej ulubionej roboty. Skakać na mordę i robić rozpierdziel. No ja uwielbiam to robić. Czary mary. Też bym powiedział, że jesteś stary. Dobra, i powinniśmy już się wbić główną bramą po prostu. Jeszcze do mnie wydzwaniali. Dobra, słuchawki mi się odłączyły, nawet tego nie zauważyłem. Chciałam powiedzieć o tym, że mam plan. Właśnie zbawiłem jednego i będę tak próbował strzelić w każdy... Cały czas. A ten namiot jest zamknięty w praktyce. Gorm tu jest. Chodźmy. Od drugiej strony skoczymy Gormowi na mordę. Serio. Ja tylko ubiorę płaszcz, żeby jakby co, jakby ktoś mnie zauważył, to on tą szansę minimalną z mnie nie wykryje. Co tego on się ode mnie nie oddala? Gdzie on stoi? Stretch your wings, Sunan. Tu jest. Ale jest to kosztopowate, tak mi się zdaje.
Podejdzie, podejdź go, podejdź, podejdź, dajesz, dajesz, dajesz. To ja odpierdol, mogłem go zabić na jedno uderzenie. I crossed the broad sea for you, Gorm. Are you not flattered? For one reason only, I see. You snake. One reason only. Chodź tu. Do mnie. Okej, już mogę. Oni są tak zawsze irytujący. Przecież oni zawsze byli irytujący. Ale tak zawsze. Oni jak nawalają, to aż można się bać. Najgorsze to ta broń średnio bije. Przed zabiciem Gorma wybijemy ich stąd wszystkich. No jest to stąd skarb. A, już mam klucz. Chyba zanim zabijemy Gorma, bo on nie wstanie raczej. Tutaj to będę bardzo zdziwiony. Widzisz, że to mnie teleportowało? Lekko. Met 2, ale... Tu jest irytujące czasami. Chyba tutaj jest jeszcze jeden skarb, tak, ze Gormem. Skarb jest tu w jaskini. Chyba to skarb do Gorma. Chodźmy po Gorma. No tą strefę skończymy, mamy tu w sumie do zabicia Gorma, praktycznie fajnie by wybiliśmy, była szansa, żeby go zabić na jedno uderzenie, ale nie wyszło do końca, bo źle walnąłem się zdarza szybko. Lala Gorm, ty kłótwo jedna, jeszcze Sigurda trzeba odbić, będzie git. Wait. Wait. This is not the Hall of 500 Doors. This is not the Rock of the Fallen. Where are the women on the winged horses? Over Kiria. Where are the choosers of the slain? My blood enemy! This is Niflheim, the hell of mist and cold. This is where the faithless dead come to die again. This is where ghosts fade to mist, to be forgotten. Your meddling has doomed us all, Crow of Battle. More lies from a liar born. Now speak the truth. What brought the Order to this place? To free a goddess. A creature of power and light. Buried by the Jotnar in ages past. A pity, Gorm. You will not meet her now. Tak
kula została. Ja wiem, pira ze drzwi, co to jest też. To jest o babce, w którą się w sumie wszystko stoczy, bo to słońce trzeba uratować. I tu mamy na serio w ręce. It hums with a strange feeling. What was Gorum digging for? Something deep inside this cave. To nic nie było. Olaf should know his tormentor is dead. I owe him that much. Coś jest ukryte w tej jaskini. Dobra, podejdźmy tu. To będzie jak na wyspie Skye, że włożę artefakt w dziurkę. Widzę nawet miejsce. Coś się odpali? The probabilities lead us here. The calculations give us hope. This is not for me. I should return to Olaf. He deserves to know what happened here. Okej, to jest dziwne. I should not be seen in this area. Wyjdźmy stąd. W sumie zebraliśmy wszystkie skarby. Zostało nam tylko w praktyce kilka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, wszystkie tajemnice. I to, no to dzisiaj jeszcze spróbujemy odhaczyć to na kolejnym filmie, te dwa i tą misję, i to będzie chyba cały ten. Cała wyspa. I będzie cały kolejny wątek. Dobra, odblokujmy kolejną umiejętność. I od niej dopiero pójdziemy sobie tutaj. Chociaż czy ta droga będzie lepsza? Tutaj będą tylko 3 punkty. Od 4 w sumie, łącznie z tym, żeby zdobyć kolejną umiejętność, a tutaj będzie więcej bez zabawy. Dobra. Idziemy teraz do tej tutaj jeszcze 3 punkty. Potem do tej kolejne 3. I zobaczymy dalej. W sumie będziemy mieli całą tą stronę drzewka odblokowaną. Zostanie nam tylko to. Oko północy. W sumie ja mogę sobie skądś punkty wziąć. Tutaj miałem chyba. O. Bliżej cały czas. Równe 200 mocy. Broni już trochę mamy, że zabawek też. Powinienem to włożyć. Mi się tak zdaje, że ja tam powinienem włożyć to główienko. Co nie? Czuję, że powinienem, ale nie mogłem. Zdaje mi się, że to jest nawiązanie do tej takiej babki z Isu, co w sumie w praktyce narzędzie do uratowania świata uszkodziła, bo była zamknięta jakoś tako, strako, tako. I użycie tego narzędzia uratuje świat, ale ją uwolni i ona zniewoli cały świat. Czyli w praktyce wychodzi na jedno i to samo. I jeszcze za czasach Ezio, innej części gry, on nawet gadał chyba z tą postacią, chyba tak było to część. Coś to. To jest tak pokręcona fabuła, że ja się tego nie domyślę za szybko. Chodźmy do tego punktu. To było otwarcie świątyni, pewnie to jest rzecz bardzo ważna. Zdawało, czy tu ty wniósł drewno? Nie, to jest indoor jeden. Słyszę, że czas się skończył. Ale jeszcze dziś wejdziemy sobie na tą wieżę i damy 5 minut od tamtego czasu na tutaj zrobienie tego, przynajmniej jednego misji. Na pewno musi być gdzieś tutaj jakiś błąd systemu, mi się zdaje. Błąd Anonimusa. No, musi być, bo rzadko dawno nie było. Na pewno jeszcze może układanie kamieni. Odpada mi się narzędzie do walki. Tylko tu nie ma zagrożenia, nie widzę. Okej, prawie jesteśmy.
4 misje za chwilę pójdziemy wykonać. Pomału tu będą jeszcze w sumie misja główna i no zobaczmy gdzie to bliżej mamy. Bliżej mamy do tego tu. No i kupiec jest pod nami. Gdzie ten kupiec? Najwyższy czas, bo już dawno nie mam konia, chcę wracać do naszej podki do zero. Dobra, 7 minut od teraz. I jeszcze chcę na serio już być, żeby mieć ostatnie dwa zadanka poboczne, żeby skończyć cały wątek tu kolejny. Kupię może wszystko. Brakuje trochę żelaza. I must take my leave. Mam już całą zbroję. Brakuje nam jednej rzeczy, drugiej broni. Najlepsze jednak tego hełmu nie zobaczyłam. Mi daje coś tam, ale i tak nawet nie widzę mojego wyłączonego ustawienia. Jak postać mam zrobioną, że tego hełmu nie widzę za cholerę. Mam w sumie, wiecie, jakiś plus, tak? To będzie chyba układanie kamieni, wiecie, tak mi się zdaje. Nie słyszę krzyków, nic nie widzę takiego. Tu zapis był. Tak, kamyki. Stosiki są. Father, why do men yell at one another when they have drunk too much meat? Meat is a delicious poison that gives men courage and robs them of kindness. Yelling is not always wrong. Have you never wanted to lose your tongue and scream at someone? Throw huga fire and word spears at those who anger you. Maybe. Why do you ask? Sigurd told me the story of Loki and his anger at the gods. Why was he angry? Because he was vain. When the gods heaped pretty praise on the serving men of Agir, Loki could not contain himself. His pride was heavier than his heart. He lived for trickery and glory hounding. He was jealous. Loki would rather make enemies of friends than hear a good word about anyone but himself. Never be as Loki was. Trzeba delikatnie, a ja tego nie potrafię. Ostatni. Poszło ładnie, nawet pod takim kątem. Teraz będę to robił długo. Słyszałem, że takie układanie kamieni jest trudne, i ja na razie aż takich problemów nie miałem. Dobra, idziemy, biegniemy tą ścieżką 300 metrów do kolejnego zadania i to będzie wszystko na ten film. Co miałem w planach. Fajna jest ta kraina, malownicza, brakuje mi tutaj jakiegoś konia i większego miasteczka takiego. Tych właśnie miejscowych, rdzennych mieszkańców. Większej wiochy takiej. Bo w sumie są 4 obozy. Jedna taka wioska w Alaport. Kilka małych punktów miejscowych, rdzennych i tyle. No i oczywiście kilka miejsc takich typu jak to było z kamieniami. Lepiej cały czas biegać w płaszczu, bo ludzie Gorma dalej gdzieś tu się czają. On nie żyje, ale ludzie się czają, tak. Zakład, że zdechnę. Ło, na mini już też legendarne zwierzę pokonane.
See you, old friend. Wejdźmy na górę, bo tu widzę zagrożenie. Tak mi się zdaje. Albo obóz jakiś. Nie mogłem go zauważyć, wiecie? Ostatni strzał. Zostało za sekundę, pogadam. Pozbieram skrzynię. Czasami ta gra ma jakieś błędy, ale to nie wiem od czego, że na przykład mnie postać teleportuje, albo się postać dziwnie rusza. Czytam jeszcze raz. Lordzie Gormie, twój pomysł niedźwiedzi bojowy zrobił... To jest typ od Gorma. Do zabicia jesteś. Szkolenie niedźwiedzi bojowych. You are safe now. Thank you. Thank you, kinsman. I was so helpless against them. I even tried to use a key I found as a weapon. The brute swallowed it. Now I will never know what that key unlocks. How did you come to be stuck here? My friends, the Toothbreakers, were with me. But we were separated when I went searching for what my key might open. I ended up snooping around that abandoned camp. And that's when they showed up. Bears! So many bears! Oh, I must catch my breath. Zaliczone. Mówił o kluczu, ale żaden klucz mi kruch nie przyniósł, więc co? Dobra, kolejny odcinek. To może tutaj i z tego miejsca rozpoczniemy już kolejny odcinek. Tutaj będą dwa zadanka poboczne, które na początku zrobimy. I potem wątek już główny, który będziemy sobie kończyć. Chociaż w sumie najpierw skończyły wątek główny, bo to chyba będzie już koniec kwiatów pokonany w końcu. Będzie to była nasza jedyna misja w praktyce tutaj. Więc... Zobaczymy, co to będzie. Zostały nam tylko dwie poboczne w Villandia. Villandii. No i misja 100 metrów niżej. Dobra. Zobaczymy ten film, to byłoby na tyle. Ja byłem Ryczko. Na razie najczęściej popałem jeszcze tylko przed zakończeniem. Rozdajmy ostatnie punkty. Bądź na Zosie mamy. Chodźmy tu. I tu. Determinacja, kolejna umiejętność. Tak to co mamy, to całe drzewko tu już odblokowane. Dobra, ja byłem Ryczko. Na razie najczęściej popałem.